skrzywienie zawodowe, bo na początku przeczytałem to hasło jako obsada. Nie, nie, to jest osada. Osada. Czyli takie, ono ma kilka znaczeń. W języku urzędowym, o urzędach, znaczy nie o urzędowych nazwach miejscowości, to jest takie miejsce na terenie wiejskim, które się charakteryzuje tym, że jest odmienne od innego miejsca w danym miejscu, tak? I to miejsce na przykład jest osada młyńska, osada leśna, czyli tak jakbyśmy tu, jak w mieście by się powiedziało, że to są dzielnice. To jest taka jedna definicja, a według etnologicznych definicji osada jest miejscem dłuższego pobytu grupy ludzi wraz z szeregiem urządzeń wykonanych przez nich dla zapewnienia sobie warunków niezbędnych do prowadzenia przyjętego przez tę grupę ludzką trybu i poziomu życia. To jest bardzo skomplikowane wytłumaczenie właściwie. Ale no, jeżeli Wikipedia tak nam mówi, no to musimy to przyjąć jako pewnik. A kiedyś osada była miejscowość, z której ja pochodzę, nazywało się osadą, dlatego że to nie było miasto i nie była wieś, tylko osada. Więc jakby w skrócie, żeby za długo się nie rozwodzić nad tym, osada to jest ni wieś, ni miasto. No tak.